Cześć, witajcie, dzisiaj zagramy sobie drugi epizod Hitmana o nazwie Sapiensa, czyli przeniesiemy się do słonecznych Włoszech i zobaczymy, kogo tym razem będziemy musieli ubić. I tutaj zobaczcie, mamy drugi epizodzik, to jest Włochy Sapiensa i tutaj będzie jeszcze jakaś eskalacja, tego co widzę. I mamy jedną misję taką, dość długo mi się wydaje, na ponad godzinkę powinno nam wystarczyć, także myślę, że 2-3 odcinki spokojnie tutaj rozegramy i wystartujemy sobie z fabułką, po prostu. Zaczynamy. Your destination is the coastal town of Sapienza, also known as the jewel of the Amalfi Coast. No. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled by engineer. Żebyśmy mieli teraz jednego? Możliwe. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing project. A DNA-specific virus able to infect anyone, anywhere in the world. Ej, no co to za czub? Imagine a bullet, fired in any direction, passing through countless bodies without inflicting harm, invisible and undetectable until it strikes its target. Ej, no bez przesady. No to zaraz go, kurde, zabijemy. Armchair assassins killing with impunity. This is what awaits us, unless Caruso is stopped. To nie będzie znowu 100 ścieżek do niego, ale spoko. Wants the project cancelled on ethical grounds, but without destroying the company in the process. She has asked us to eliminate Silvio Caruso and destroy the yet unfinished prototype. Dobra. You will also need to deal with Caruso's lab head, Francesca De Santis. Ej, czyli mamy jednak dwa cele. Ether employee and cutthroat corporate climber, who holds intimate knowledge of Caruso's research and could potentially carry on in his place. This is no ordinary contract, 47. Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade, not to mention our core ideals. So failure is not an option. Zajebiście. I'll leave you to prepare. O kurde, fajne, fajne. Znowu mamy dwa cele. Gościa i babkę. Więc musimy dać radę. I tu na pierwszy raz to będziemy tak po prostu sobie zwiedzać na razie. A i zniszcz wirusa jeszcze jest. O kurde. Planowanie. Na razie zostawimy tak jak jest. I właśnie tutaj widziałem, że będziemy w takim stroju. Więc spoko. Właśnie zostaniemy dzisiaj w koszuli. Garota, tutaj moneta. Nie wiem, czy coś wziąć. Bym sobie może wziął wytrych. Bierzemy sobie wytrych. I tutaj nie będziemy nic przemycać. Może wam pokażę jakieś później inne wyzwania i tak dalej. Wyzwań też nie będę włączał, bo szkoda sobie psuć zabawy. Także na razie taki na ślepo jeden przejazd i później zobaczymy, co dalej. Gramy. Welcome to Sapienza. No, to zaczynamy. Silvio Caruso's family home is right across the street. Okay. The bioengineer suffers from acute travel phobia, so the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory. Laboratorium. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Yeah. Good luck, 47. No, dawaj, agencie. Biała koszula dzisiaj. Zobacz informacje. Klucz do kryjówki. O kurde. Ale to będzie takie moje pierwsze przejście. Na ślepo, więc mogą być niezłe jaja. Ale ładnie to wygląda. O, klimacik jest. I będziemy w 30 klatkach nagrywać, bo są tu jakieś problemy z optymalizacją i z nagrywaniem, ale spoko. O, mniej istotne. Pojawiła się możliwość. Co to jest? Jakiś łysy? Nie no, fajnie tu. Rowerki są. Kurde, wreszcie ciepło. Dobra, co jest za możliwość? Chyba wam pokażę w ogóle wszystkie. Tak, zobaczmy. According to our research, dobra, a tu mamy coś takiego. Wspomnień czar. Będzie połowa dla tej babki, połowa dla gościa, nie?
Ciekawe. Dobra, to śledzimy to. Myślę, że w innych odcinkach wam pokażę kolejne możliwości, a tu będziemy robić sobie jakieś pierwsze z brzegu, nie? Wszystkie będą fajne. Zdobądź przebranie pomocnika kuchennego. Tylko gdzie to jest? Tu? Chyba tu. Otwórz zamek, a tu? Zadzwoń. Ja chyba mam ten wytrych. Tak, wziąłem sobie, nie? Pamiętacie? Mamy wytryszek. I spokojnie. Ten tam w gaciach sobie siedzi. Karta magnetyczna, ej? Przyda się. Służby willi. O, tu mamy to przebranie, ekstra. Spotkaj się z kuchmistrzem, no co ty? Co my tu mamy jeszcze? Oj, Hitman. Rozgrzeszenie chyba. Tak, dobre. Dobry easter egg. Kluczyk. Klucz do mieszkania w mieście, tylko nie wiem jakiego. Ale wiesz co, chłopie? Chyba swoje zrobiłem. Idziemy spotkać się z kuchmistrzem. Ta. Zrobimy to. Wiecie co, zrobimy to. Włochy, gotowanie. Widzę, że będzie spoko. On tam gdzieś jest. A ten kuchmistrz? Przyciągnij kartę, ej. Bez tej karty by była dupa zimna, nie? Zapisywanie, ekstra. Wyłącz radio. Co my tu mamy? Puszka z przeterminowanym sosem. Zobacz informacje. No. Spoko, spoko. Gaśnica. Nie wiem, idziemy już do tego kucharza. Może jeszcze tutaj coś. O, trutka na szczury. Czyż bym mógł go zatruć? Tu jeszcze coś leży. Karta, ale to już chyba mam. No, dzień dobry. You're damn right you are. Never mind. You can finish this tomato sauce. Maybe you can get it right. I seem to be jinxed. Sosik? Robimy? Ring the dinner bell. Sure thing, boss. I'll give it some love. Dzwonek na obiad. Gotuj sos. Gotujemy. I zadzwoń na obiad, od razu się zrobiło. Dobra, przestań się wtapiać. Ale czy ja mogę to mogę to zatruć? Wiecie, wiecie, no. Chyba będzie po gościu. I to bardzo łatwo. Caruso will be coming to lunch shortly. Serio? Gdzie on jest? On chyba od razu idzie. Aż dziwne. Są jakieś dwa przydupasy. Tylko gdzie on przyjdzie? Tam do środka, czy może tu jest jego posiadłość? Tutaj posiedzenie. Tu bym też mógł zatruć. Kurde, ja teraz się trochę spinam, że... mnie zauważy. Gdzie mam stać? Może tu? Dobra, tu będziemy obserwować. Zobaczymy. O, idzie tu. Oj, to się zdziwisz, chłopcze. Ostatni posiłek, mówiła. Ciekawe, czy on od razu zginie, czy się udusi, czy cokolwiek. Idzie kucharz? Chyba idzie. Co ja tu mam do roboty? Nie wiem, tu jest jakiś schowek, jak coś? Jakbym go zabił?
Jedzonko jest, uwaga. Paskuda ochyda. Ciekawe, czy przez truciznę, czy ogólnie. Czy przez ten sos przeterminowany. Rocznica jej śmierci. Też były tam jakieś wyzwania, nie? Z tym. Już? Po obiedzie? Chyba nie przyjdzie, nie? Dobra, spoko. Jak ja mam go teraz zabić? Nie no. O, coś się dzieje. What? Czekajcie. On tu czasem nie idzie? Idzie tu. Kutwa! Czemu tu? Weź się. Dobra, to idealnie. Dobrej nocy. Zabójstwo wręcz. A nie mam jakichś tych? Zabójstwo wypadkiem. Nie mam jakichś osiągnięć? Już to było zajebiste. Dobra, spoko. To było serio dobre. O, i teraz tak. Poszukiwania. Ukryj się. Karta. Magnetyczna. I tak, pierwszy dzień wykorzystano tą możliwość przy świecach. Ja bym chciał właśnie zrobić to przy świecach. Dobra, śledzimy to. Dowiedz się więcej o trenerze golfa. A, tam jest jakiś roman. Znaczy, tutaj wszystko. Ja mam dziwne przebranie. Tu jest ten trener golfa. Kochaś. Tak, tu jest ten kochaś. No to jak robimy? Włącz kran. Aktywanie. Nie mogę go zabijać, nie? Teraz. Ciekawe. A inne możliwości będę wam pokazywał w innym odcinku, bo jest sporo tego. Myślę, że tak po dwie, nie? To tam będzie też 5 takich odcinków. Zobaczymy. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle inne możliwości. Did say that, but hey, guy can change. So, did you get my message? To jest jeden przydupas w ogóle. Nie podoba mi się. We'll meet up in your room. I'll call you as soon as Caruso lets me off the hook. He's on your Caruso? Przecież on nie żyje. No, please. Surprise. Gdzie jest ta babka w ogóle? Tam. Dobra, i zdobądź przebranie trenera golfa. I wiecie co, ja już to przed chwilą zrobiłem, tylko mi nagrywanie wywaliło. I tu mniej więcej wiem, co będzie się działo, więc spoko. Ja już to pokażę w miarę normalnie. I teraz tak, musimy mieć przebranie. Tego najlepiej obezwładnić.
Dobra. Niech tu będzie. Potrzebujemy tego trenera golfa i spotkamy się z tą babką. Dobry jest motyw, naprawdę spoko. Myślę, że to zrobimy właśnie. Gdzie ona jest? Ona jest tam. Spoko, spoko. Tego Caruso mamy z głowy, jeszcze tą babkę i później musimy tego wirusa, nie? Ale ten wirus to nie wiem gdzie jest. W tym laboratorium powinien być, ale... Któż to wie? Dalej chodź tu, pani Golf. I sam na sam z tym, golfistą. Nie dzwoń, już nie dzwoń. Telefon. It's me. Roberto. Silvio let you off early. I want us to meet. Ta. Your room. Idę, idę. I should say no. But you won't. See you soon. Zaczekaj w jej pokoju. All right, up you go, up you go. Come on. Up. Hey. You look like you shit yourself. What's going on? There's a crazy guy strangling people. Usiądź jako instruktor. No i git. Trochę zrobiłem ambarasu, ale spoko. Nastrój? Ja ci dam nastrój. Nie no, spoko. Telewizor nie będzie potrzebny. Zatruj. Mógłbym ją zabić. Romantyczny liścik. No wiem, wiem, ale to w sumie teraz przeze mnie, nie? Napisany. Nie wiem, po co go wziąłem. O, tu jest kibelek, jak coś. System nagłośnienia. A gdzie jest panna? O, chyba idzie. O kurde. To będzie beka. Szczerze, ja już to zrobiłem, nie? Ale mi się nie nagrało. Dobra, idzie. Będzie wesoło. Kurde, mogłem ją zatruć, nie? Ale nie, jeszcze by spadła na twarz. Wolę tak. Własnymi ręcami. Poszukiwania. Cały czas mnie szukają? Łe tam. That is Francesca DeSantis. Sama będzie. No dobra. My favorite. You are impossible, Roberto. Look. Idź stąd. Talk. Just listen for a second. No, to jest sam na sam zabawa. You're a lot of fun and I could even see this under the right circumstances. We A i ona też się napije, nie? Situation? It's complicated. You see, Ether, the company I work for, they didn't just send me here to assist Caruso. They sent me here to spy on him. Ale Caruso już nie żyje. Przedstawicielka Etheru. Dobra. It's becoming a liability. A threat, even. And from what I have seen so far, I think they might be. Kurde, ale fajna to jest intryga. This could be dangerous, and I thought you deserved to know. Okay. So, well, now you know. Jak ja mam cię zabić teraz? My bosses, they say you are a distraction.
and they want me to break it off. A tam nie słuchaj. Why don't you give me a good reason? Wait. Excuse me, who are you? Ja jestem, wiecie, twoim zabójcą. Du, 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 du. I to by było na tyle z panią. Wyrzuć nieprzytomny cel? Aha. Jeszcze skręcimy ci kark, tak? Zabójstwo wręcz. Teraz zniszcz wirusa. No, podoba mi się. Na razie idzie spoko. Tylko ten wirus był gdzieś w laboratorium, nie? Muszę to znaleźć. Niezła jazda na razie.